Ludzie niekiedy szydzą stronujących codziennie, twierdząc, że niektórzy są gotowi zrobić wszystko, byle tylko przedłużyć sobie życie. Moim zdaniem część z nas biega wcale nie dlatego, że chce żyć dłużej, ale dlatego, żeby przeżyć życie najpełniej. Z tej strony Joanna Pachałko. Jestem communication managerką w zespole marki Multisport i słowami Haruki Murakamiego zapraszam Was do wysłuchania cyklu podcastów Multisport Co Cię Rusza? Bieganie. Jestem pewna, że niezależnie od tego, czy macie już za sobą setki kilometrów, czy pierwsze 100 metrów przebiegniecie dopiero w najbliższy poniedziałek, ten cykl pomoże Wam uporządkować wiedzę, zmotywować się do działania, a także dobrze się bawić. Followujcie nas na Spotify, zostawiajcie recenzje w Apple Podcasts, a ja zapraszam Was do wysłuchania czwartego odcinka. Czy mogę biegać na czczo? wybrać banana czy żel energetyczny, pić wodę czy izotonik? Każdy z nas w pewnym momencie swojej biegowej przygody zadawał sobie podobne pytania, dlatego mój dzisiejszy gość Karol Wołkowicz, dyplomowany specjalista w zakresie żywienia w sporcie, rozwiewa wszystkie mity i wątpliwości związane z dietą biegacza. Zapraszam. Karol, zacznę od pytania, które spędza sen z powiek chyba wszystkim osobom, które zaczynają biegać dlatego, że chcą zredukować wagę. A to pytanie brzmi, czy warto, czy można w ogóle biegać na czczo? Zanim też dam Ci odpowiedzieć, powiem, że przygotowując się do tej rozmowy, czytałam różne badania i część specjalistów uważa, że takie bieganie na czczo bez śniadania powoduje spadek odporności, utratę masy mięśniowej, ryzyko kontuzji. Zastanawiam się, czy to jest prawda i czy Ty rzeczywiście też podzielasz tę opinię, czy po prostu możemy wstać rano... Wypić szklankę wody i pójść biegać, czy raczej powinniśmy coś zjeść? Tak naprawdę właśnie badań naukowych było bardzo dużo. Jeżeli chodzi o samą utratę, na przykład masy mięśniowej podczas biegania na czoło, było fajne badanie w bodajże w 2015 roku. No i tutaj ze względu na kortyzol, który gdzieś tam powstaje, też na skutek braku tak naprawdę odżywienia przed rozpoczęciem treningu, rzeczywiście tak, ale to będą jednostki takie od czasu do czasu raczej nic nam się nie stanie. Jeżeli będziemy tak notorycznie biegać. No ja ogólnie nie jestem zwolennikiem treningów na czo, jeżeli patrzymy na to tak bardziej już zawodowo, to tak naprawdę sportowiec powinien nie dość, że przejść odpowiedni system nawodnienia tuż przed treningiem, którego raczej też nie będzie dało się uzupełnić, że tak powiem, wstając o szóstej rano i idąc od razu biegać, pożywienie również też nas nawadnia. Jeżeli mówimy na przykład o węglowodanach, no to sportowiec powinien zjeść powyżej 1 grama węglowodanów na kilogram masy ciała, na Około tam 4 godzin przed treningiem, tak? Więc osobiście, jeżeli naprawdę zdarzy nam się taki dzień, że wstaniemy późno i chcemy pójść pobiegać, zrobić trening, zróbmy to. Jeżeli mamy czas na przygotowanie się do tego, sugerowałbym jednak zjedzenie przed. I jeżeli chodzi o osłabienie organizmu. Sam w sobie wysiłek fizyczny już osłabia organizm, i w ogóle są bardzo fajne badania, też naukowe z 2018 bodajże roku. Takie europejskie, gdzie bardzo szczegółowo przeanalizowano i dano rekomendacje, jak po prostu trenować w pewnych okresach, jak zadbać o swoje życie psychiczne, fizyczne, aby po prostu ten wysiłek fizyczny sprzyjał naszemu ciągłemu progresowi, a niekoniecznie właśnie utratą odporności, zdolności motorycznych i tak dalej. Sam trening na na pewno będzie powodował osłabienie zdolności motorycznych, czy chociażby kontuzje, tak, bo tutaj woda tak naprawdę będzie odkrywała kluczowe znaczenie. W całym tym procesie nawet, nie wiem, mięśnie nie będą odpowiednio nawodnione, więc jest szybsza możliwość załapania jakichś kontuzji, tak, nawet rdzeń kręgowy potrzebuje chociażby nawodnienia, więc no, na pewno rano nam się nie uda, my wstajemy już poniekąd po nocy troszeczkę odwodnieni, tak, więc też się zaleca ograniczanie płynów przed snem, no to wszystko raczej nie będzie działało tak idealnie, niż gdybyśmy po prostu zjedli wcześniej, tak? I tutaj na przykład sugerowałbym tak ze swojej perspektywy, co jedzą moi podopieczni, to jest nawet przygotowanie sobie szejka jakiegoś tam wysokowęglowodanego, takiego nieobciążającego przewód pokarmowy, który my mamy już tam sobie w lodówce, on jest przygotowany, tak? Rano wstajemy, pijemy, on już nas zacznie nawadniać i też oczywiście ten szejk jest tak specjalnie przygotowany, żeby miał powyżej jednego tego grama węglowodanów na kilogram masy ciała, nie obciążał przewodu pokarmowego, no i myślę, że to jest takie tak naprawdę najlepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej, to tak naprawdę liczy się bilans całego dnia, tygodnia, miesiąca tak dalej. Więc jakby jeżeli nawet wypijemy dużego szejka, nawet bardzo kalorycznego przed bieganiem, ale później odpowiednio rozłożymy kalorie, makroskładniki w całej diecie, to z pewnością ten proces odchudzania zajdzie i moim zdaniem będzie to dużo lepsze niż próba biegania na czczo. Czy w takim razie nie ma dowodów na to, że bieganie na czczo w jakiś sposób wspomoże nas w tej szybszej utracie tkanki tłuszczowej? Czy jest to tak, że to może 1% przyspieszy? Są takie badania naukowe, tak, jak najbardziej, ale trochę nawet było dokładnie 20% szybsze utraty tkanki tłuszczowej. Dodatkowo też adaptujemy w pewien sposób organizm do czerpania energii z tłuszczu. To wszystko też ma sens, nawet jeżeli mówimy o gdzieś tam takich już aspektach, właśnie tutaj jelitowych, które też warto by było, chociaż o tym wspomnimy troszeczkę później. To są takie badania, ale wydaje mi się, że jakby biorąc zyski do strat i takiego ogólnego poglądu, uwzględniając wszystkie badania naukowe i wszystkie informacje, które możemy zdobyć na dzień dzisiejszy, to mimo wszystko moja rekomendacja jest, aby jednak przygotować organizm do biegu i niekoniecznie robić to nadczo, uwzględniając po prostu mając to na uwadze, że od czasu do czasu, jeżeli nam się to zdarzy, to naprawdę nic się nie stanie. Pogadajmy w takim razie trochę o tym, co jeść przed i po treningu. Ty już wspomniałeś o tym, że Swoim pacjentom zalecasz wypicie takiego szejka, który ma wszystkie odpowiednie składniki i który będzie nas wspierał po prostu w tej pracy. A czy jest coś jeszcze, co możemy jeść i czy bardziej stawiać właśnie na węglowodany? Raczej tak, prawda? Tak jak powiedziałeś, tym pierwszym posiłkiem, który powinien poprzedzać bieg, powinny być węglowodane, albo przynajmniej powinien się on składać z węglowodanów. Tak naprawdę posiłki i składniki w dzieci, jakie powinniśmy uwzględnić, no to na pewno z takich podstaw, no to to jest również sok z buraka, tak? I on też zawsze gdzieś tam naszedł treningiem, dokładnie najlepiej godzinę przed, godzinę do dwóch przed treningiem spożyć taki sok z buraka po, lub azotany w postaci już po prostu suplementu. Oczywiście to też dobieramy na kilogram masy ciała. Jeżeli chodzi o węglowodany, no to Zdecydowanie powyżej 50% względem całej koloryczności. Bo tutaj też tak mówimy troszeczkę ogólnie, jeżeli chodzi o sportowców zawodowych, to wszystko się wylicza na kilogram masy ciała. Nawet ilość zjedzonych węglowodanych właśnie przed treningiem w odpowiednich odstępach czasowych będzie miało znaczenie, tak? Dla przykładu sprinterzy, jeżeli chodzi o węglowodany, no to tutaj 1-2 gramy węglowodanów na kilogram masy ciała, gdzieś tam 6 godzin przed startem, odrobina białka, niewielka ilość tłuszczu, będzie najbardziej optymalnym, najbardziej optymalnym. Takim sposobem, jeżeli chodzi na przykład o białko, no to tutaj, jeżeli chodzi o. Takie biegi siłowo-wytrzymałościowe, no to powinno być od 1,2 do 1,7 g białka na kilogram masy ciała. Sprinterzy troszeczkę więcej, od 1,6 do 2,2 g białka na kilogram masy ciała i około 25 do maksymalnie 40% gdzieś tam tłuszczu, to też od 0,5 do 1 grama na kilogram masy ciała, więc jakby tutaj ciężko jest też tak może jednoznacznie powiedzieć, jakie to mają być ilości, ze względu na to, że po prostu profesjonalnie powinno się to wyliczyć do masy ciała danej osoby. Rzeczywiście jest tak, że profesjonalnie osoby, które startują w zawodach, mają to dokładnie wyliczone co i bardzo się tego trzymają? Tak, i tak powinno być, bo tak naprawdę to, czy my będziemy na podium, czy poza podium, to są czasami sekundy, tak? To są te małe rzeczy, które robią wielką robotę, bo jeżeli mówimy o sprincie, to są ułamki sekund, tak? Więc konkretne przygotowanie danego sportowca i nawet to, jeżeli wiemy, jaka substancja w jakim okresie na przykład ma na swój najwyższy pik, to wszystko ma tak naprawdę wielką różnicę, tak? Czyli na przykład czy kofeinę mykniemy bezpośrednio przed czy najlepiej 40 minut przed biegiem, tak? Ile miligram kofeiny przed końcem, na przykład, już gdzieś tam zbliżając się do mety, łykniemy, to wszystko ma znaczenie, bo jeżeli łykniemy za późno, ona za późno zadziała, nie będzie już tego efektu, i to też się dobiera na kilogram masy ciała, czy to kofeina, czy azotany. Soda, wszystko tak naprawdę. Właśnie czytam o kofeinie, że podobno przyjmowanie kofeiny zwiększa naszą wydajność o około 3%. I zastanawiam się, czy to dotyczy właśnie tylko profesjonalnych sportowców, którzy na przykład dostarczą sobie tę kofeinę w określonym momencie, tak jak mówisz? Czy jeżeli ja sobie, sportowiec, amator, wypiję kawę przed bieganiem, to też mi to w jakiś sposób pomoże? Na pewno pomoże, chociaż jedna kawa to będzie za mało, bo tutaj znowu trzeba po prostu znać Twoją masę ciała. No i przyjmuje się, żeby zwiększyć tą wydolność organizacyjną, mechanizmu się przyjmuje od 3 do 6 mg kofeiny na kilogram masy ciała, a jeżeli chodzi o takie końcówki, to jest około 2 mg na kilogram masy ciała. Na końcówkę biegu oczywiście. No przyjęta tak około na pewno godzinę przed zakończeniem jakiegoś tam dłuższego dystansu, gdyś pik kofeiny i stężenie najwyższe kofeiny jest 40 minut po przyjęciu. Tutaj też jest różnica między kofeiną w tabletkach a kofeiną jako Kawa, tak? No tutaj raczej zaleca się tabletki ze względu też chociażby na przewód pokarmowy, lub po prostu też możemy to dostarczyć poprzez odpowiednie żele. Tak? Tam też są żele z kofeiną. Można by było użyć już gotowca, ewentualnie gdzieś tam, że tak powiem, wziąć bez kofeiny, wziąć dodatkowo kofeinę już tak bardziej profesjonalnie, jeszcze oddzielnie w tym samym momencie, ewentualnie spożyć. Lub nawet rozdzielić to. A wróćmy się na chwilę do tych biegów mniej profesjonalnych, czyli po prostu chciałabym trochę się rozruszać, chcę zacząć może trenować, najpierw 2-5 kilometrów, 10. Wstaję rano, jem śniadanie, może to być ten shake, ale rozumiem, że mam po prostu stawiać na węglowodany, czyli na przykład... Kanapka z chlebem żytnim to też będzie dobry pomysł, czy raczej w inną stronę się kierować, jeśli chciałabym się wspomóc podczas treningu? Pytanie, czy to jest bardzo wcześnie i czy mamy czas po prostu na strawienie danego pokarmu, bo tutaj to też trzeba troszeczkę rozgraniczyć, jak trawimy. Tak naprawdę czy mamy problemy z jelitami, czy nie mamy tych problemów, bo są osoby, które pochłaniają wszystko bez żadnego. Wzdęcia są osoby, które nawet na zdrowych produktach, tak mówiąc nawet z SIBO, no to tutaj już po prostu nie będzie to działać tak idealnie, więc dla samego pobudzenia na przykład układu nerwowego, jeżeli chodzi o samą kawę, to jak najbardziej tak zmobilizowanie się, że tak powiem, do biegania, taki gdzieś tam poranny wystrzał energii, ja bym z pewnością wypił i dla takiej osoby trenującej po prostu rekreacyjnie to powinno wystarczyć. Tak? No a jeżeli już się spinamy na jakieś takie rekordy, wyniki, no to to zdecydowanie będzie za mało. A jeżeli to nie wystarczy w tym sensie, że po prostu poczuję osłabienie w pewnym momencie, to co powinnam zjeść, banana? Czy, czy jakie to mogą być składniki, które mogą mnie odżywić, a jednocześnie nie obciążyć mojego już układu? Po, już podczas biegania, tak? Czy jeszcze przed? Jeszcze przed bieganiem. Jeszcze przed bieganiem. No to na pewno tutaj... Jeżeli ja mam jakiś tam już bogaty wywiad dietetyczny, to ja jestem w stanie bardziej to określić. No, zakładając, że mamy zdrowy przewód pokarmowy, tak, no to po prostu jakieś tam produkty takie lekkostrawne, też na pewno nic smażonego, na tak głębokim tłuszczu, z dużą ilością tego tłuszczu. Tak. Ja raczej właśnie taka kanapka na zdrowym, dobrym chlebie, odrobina mięska, jak najbardziej będzie okej. Okay. Wspomniałeś o tym bananie w kontekście już samego biegu i rzeczywiście, czy to jest tak, że my podczas biegu też powinniśmy się jakoś wspomagać, czy... Czy dopiero po przekroczeniu pewnego limitu, czyli na przykład 75 minut ciągłego biegu powinniśmy wspomóc nasz organizm? Tak naprawdę powyżej 60 minut już powinniśmy mhm. wspomagać nasz organizm. Tutaj też mamy dokładnie już wyliczenia, bo tak naprawdę sportowiec w ciągu godziny powinien przyjmować od 20 do 60 gram węglowodanów podczas wysiłku, który trwa powyżej 60 minut. Tutaj też oczywiście odpowiednio to wszystko powinno być skomponowane, jedzone w odpowiednim też czasie. Tak? To około co 30 minut taka przekąska powinna być spożyta, by po prostu mieć czas na wchłonięcie się tych węglowodanów, żeby one dotarły do mięśni, żeby one dawały już po prostu jakiś tam nam efekt podczas tego biegu. I tutaj też to, co zjemy, też jest bez znaczenia. Tutaj glukoza najlepiej w połączeniu z fruktozą, żeby po prostu nie dochodziło gdzieś tam do tych właśnie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. To, jaką fruktozę wybierzemy, to też jest już kwestia indywidualna, dobrana do zdrowia danego pacjenta. Tak? Bo jeżeli mamy SIBO, no to wiadomo, że część tych produktów będzie nas wzdymać, co już będzie totalnym dyskomfortem podczas biegu. I tak naprawdę komfort psychiczny tutaj nagrywa bardzo dużą rolę. A co może być taką przykąską dla osoby, która jest. Powiedzmy zdrowa, ale biega na długie dystanse. To co takie osoby jedzą i co najlepiej wspomaga ich organizm? Osobiście to chyba najbardziej bym celował w takie produkty już gotowe, które można dostać w sklepach, czyli po prostu żale energetyczne. Tak? O ile są one dobrze trawione, tak? nie ma jakichś tam dolegliwości z tym związanych, to jak najbardziej. Taki żel co 30 minut gdzieś tam powinien być wciągnięty, też po 3 milion to ma węglowodanów, bo czasami one są dobrze skomponowane, czasami może troszeczkę może mniej naukowo, czy tutaj właśnie podpieramy się też tą kofeiną, czy nie, na początku można wyknąć bez kofeiny, drugi można już mieć przygotowany z kofeiną, tak więc też no, na tej zasadzie. A jakie składy mają z reguły te żele? Po prostu to jest jakaś mieszanka... To jest tak, z reguły to jest mieszanka fruktozy z glukozą, kofeiną, są tam różnego rodzaju witaminy, jakieś antyoksydanty, tylko tutaj na oksydanty też raczej bym uważał, bo tak naprawdę duże ilość antyoksydantów w okolicach treningu może zmniejszyć tak naprawdę wydolność i osłabić wręcz bym powiedział nasze możliwości z perspektywy ATP. Gdyż nadmiar antyoksydantów będzie powodował, że wolne rodniki będą mniej się komunikowały z mitochondriami i to będzie taki troszeczkę strzał w kolana. No, więc jedzenie jakichś naprawdę skrajnych ilości, czy tam dodawanie do wody, witaminy C, tak naprawdę może osłabić. Często są też różne wspomagacze układu nerwowego, jak kofeina, ale i inne, które gdzieś tam po prostu zastymulują ten układ nerwowy do szybszej pracy i znowu naszego takiego, po prostu dadzą nam większy wyrzut energii. A czy jest jakiś limit tych żeli, które możemy przyjąć w trakcie jednego treningu? Tak, zdecydowanie. No już tutaj no nie przekraczamy tych 60 gram węglowodanów na godzinę i tak naprawdę chyba, że adaptujemy organizm do przyjmowania tej większej ilości węglowodanów, no to wtedy nawet do 90, ale takie treningi powinny odbywać się tam raz na tydzień i taka adaptacja po prostu, żeby uniknąć tego tak powszechnie nazwanego jelita biegacza, tak? Jeżeli no to wtedy rzeczywiście takie przejadanie się ma sens, żeby troszeczkę się do tego zaadaptować, poza tym totalnie nie będzie miało to sensu. A czym jest jelita biegacza? Tak naprawdę głównie tutaj to jest kontekst tak naprawdę biegunek, które przytrafiają się od 40 do nawet 90% osób, które gdzieś biegają dłuższy dystans. I tak naprawdę to już jest temat bardzo, 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 bardzo szeroki. Ja tak na co dzień zajmuję się w dużej mierze właśnie pracą z ludźmi, którzy mają problemy z przewodem pokarmowym. I jeżeli chodzi o samo jelito-biegacza. To możemy podzielić tak naprawdę na wiele etapów. Pierwszym etapem to powinno być w ogóle już przygotowanie organizmu dużo, dużo wcześniej, przed jakimiś takimi poważnymi zawodami. Tak naprawdę sportowcy, którzy generują stres, no bo jednak długotrwały, intensywny wysiłek naszego organizmu to jest stres. Jeżeli tak naprawdę. Ruch to zdrowie, sport to niekoniecznie jest zdrowie. Więc tak naprawdę wcześniej zadbać o cały przewód pokarmowy, od stanów zapalnych, przez SIBO, przez produkty histaminowe, jeżeli ktoś ma problem, poleczenie lambik, grzybicy. Candidy, tak, tutaj tych drożdżaków. To wszystko powinno być robione jeszcze na wiele, wiele miesięcy przed planowanymi jakimiś takimi startami, przed po prostu rozpoczęciem tego wszystkiego, tak? Dla przykładu, jeżeli będziemy mieli jakieś lambie w przewodzie pokarmowym, które są bardzo popularne, na przykład u mnie w gabinecie, w kale, no to one same w sobie już są biegunkowe. Do tego mamy jakiś stan zapalny. Ze stanu zapalnego powstaje SIBO. Mamy stan zapalny, no to SIBO tutaj tak ma metanowo, wodorowo, ale jeżeli już mówimy o tym SIBO, który powoduje gdzieś tam biegunki, mamy ten stan zapalny, silny, intensywny trening na sibo te stany zapalne i ta toaleta raczej będzie nieunikniona. Tak? Dodatkowo gdzieś tam te dysbioza jelitowa. Fajne badania nawet ostatnio gdzieś tam czytałem, gdzie sportowcy, bardzo tacy już zaawansowani, mają dysbiozę na poziomie Dzieci autystycznych, więc to też wszystko będzie odgrywało bardzo kluczową rolę, tak? bo tutaj nerw błędny nie będzie działał poprawnie, gdzieś tam ta dopamina, serotonina też powstaje z odpowiednich rodzajów gdzieś bakterii w naszych jelitach, więc trudno będzie się zmobilizować, trudno będzie czerpać gdzieś tam z tego radość. Nerw błędny odpowiada też za stabilizację chociażby ciała, tak? więc to jest taki temat no, tak naprawdę bardzo szeroki zakładając, że po prostu mamy względnie zdrowe te jelitka, no to tutaj po prostu odpowiedni dobrany trening, adaptacja tych jelit do treningu będzie tak naprawdę kluczowa. To pogadajmy o tym jeszcze chwilę. To w jaki sposób adaptować nasze zdrowe jelita do treningu, tak żeby no, nie cierpieć z tego powodu, kiedy długo trenujemy? To tak, trening z dużą i tak naprawdę przynajmniej raz w tygodniu na około dwóch miesiące przed zawodami, taki okres adaptacji przez dwa tygodnie minimum powinniśmy przejść. No i tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby taki trening czasu od czasu od czas odbyło się z dużą ilością płynów w żołądku, ze zwiększoną ilością węglowodanów, ponad poziom możliwy do absorpcji, czyli przyjmiemy około 60-90 gram na godzinę. Bieganie zaraz po zjedzeniu posiłku dodatkowo jeżeli chcemy też niezależnie od sportu tak naprawdę jeżeli mamy jakieś tam przygotowania więc powinniśmy zadbać o ten przewód pokarmowy też bardziej indywidualnie I tutaj bym się skupiał na przykład na diecie ubogobłonnikowej nie więcej niż 5 do 10 gram błonnika dziennie dieta tak naprawdę bezresztkowa czyli bez produktów drażniących przewód pokarmowy jeżeli ktoś ma SIBO no to low tutaj dużo osób też skarży się gdzieś tam na produkty histaminowe które chociażby duży wyrzut histaminy chociażby usztywnie nam mięśnie co nie jest tak naprawdę no nie jest to niczego chcielibyśmy podczas biegu, tak? Ograniczyć też produkty przyspieszające pasaż jelitowy, bardziej starać się te produkty, które gdzieś tam będą zostawały w żołądku, a nawet rozważyć też już indywidualne nietolerancje. I to wszystko już, jeżeli przygotujemy już taki plan na ten dzień biegowa nawet przed, bo też warto by było wspomnieć o ładowaniu gdzieś tam glikogenu mięśniowego, zawodowi sportowcy też powinni po prostu ładować ten glikogen mięśniowy, to jest od 8 do 12 gram węglowodanów na kilogram masy ciała. Przyjęty gdzieś tak przyjmijmy 24, 48 przed startem godzin przed startem, jeżeli mamy już taki schemat, to po prostu tak sprawdzamy go jeszcze przed startem i dopiero jeżeli dopracujemy go do perfekcji, bo też mamy gdzieś tam indywidualne nietolerancje, nawet takie, które nie trzeba jakby potwierdzać jakimiś takimi szerszymi badaniami, tak? Ja po sobie wiem, że na przykład, nie wiem, migdały, to na pewno będę miał ból brzucha i biegunki, więc nawet takie po prostu indywidualne wykluczenia będą odgrywały tutaj kluczową rolę, bo tak, my ułożymy ze schematu, a dana osoba tego nie toleruje, no to te problemy Będą, więc to jest też kwestia bardzo mocno i też indywidualna. Ale mówisz o zawodowych sportowcach, którzy przygotowują się do zawodów, mhm. ale zastanawiam się, czy jeżeli my jako niezawodowi sportowcy chcemy na przykład biegać na półmaraton, maraton, bo to wciąż nie jest taki zawodowy sport, to też powinniśmy o tym naszym jelicie myśleć, prawda? Wydaje mi się, że jak ktoś już się przygotowuje pod maraton czy półmarator, to już bardziej go traktujemy jako... Już go nazywam zawodowcem. Tak, tak, tak. Nawet jeżeli on to robi mm -hmm. dla siebie, nie żyje z tego, nie ma z tego sponsorów i tak dalej, to mimo wszystko tutaj naprawdę pominięcie czegokolwiek odbije się na tym zdrowiu, więc ja bym tutaj już traktował takie osoby naprawdę jako przynajmniej takie zaawansowane. No to tutaj bym polecał po prostu dietę ubogobłonnikową, taką bezresztkową, jeżeli zakładamy, że ten przewód pokarmowy jest ok, uwzględniając po prostu jakieś tam produkty, które wiemy, że nam nie służą i no po prostu gdzieś tam te dwa dni, dzień przed jeść więcej, ograniczyć troszeczkę tłuszczu, nawet jeżeli nie chcemy tego wyliczać, tak już profesjonalnych robić jakiś tam systemów ładowania glikogenu mięśniowego, to po prostu ograniczyć tłuszcze, dać troszeczkę białka, dużo potasu i przede wszystkim duża, duża ilość węglowodanów, taka Ponad to, co normalnie jemy, zjedzenie nawet 200 gram w ciągu gdzieś tam przed samym startem, przed zawodami, to już potrafi nam podnieść glikogen mięśniowy o te 11%. A jeżeli to zrobimy strategicznie wcześniej, dużo, dużo wcześniej, lepiej, no to tego glikogenu będzie jeszcze więcej, więc. Tak po prostu ograniczamy tłuszcz, troszeczkę białka i dużo, dużo węglowodanów. Pogadajmy jeszcze chwilę o tym, co jeść, kiedy już skończymy biegać, niezależnie od tego, czy to są długie czy krótkie dystanse, albo zależnie, bo może to się różni. Ale omówiliśmy trochę to, jak się przygotować przed biegiem, co jeść w trakcie biegu, jak się wspomagać. No i teraz wyobraźmy sobie, że kończymy ten bieg. I taką popularną wiedzą jest to, że powinniśmy jeść wtedy białko, żeby odbudować nasze mięśnie. Czy to jest prawda i w jakiej formie to białko powinniśmy przyjmować? Tak, zdecydowanie. Powinniśmy tak naprawdę zjeść tam 15 do Maksymalnie 45 minut po zakończeniu treningu, a szczególnie kiedy mamy dwie jednostki treningowe, żeby gdzieś tam nie pobudzać kortyzolu i rozdrażnienia, ale tak naprawdę powinniśmy przejść no tak, to też na kilogram masy ciała, no ale to jest około 20-30 gram białka, no to jest od 0,25 do 0,4 g białka na kilogram masy ciała. Tak, aby mięśnie miały szansę się po prostu regenerować. Czyli jakie to są na przykład potrawy? Tak naprawdę taki nawet popularny ryż z kurczakiem, jakieś białko, z bananem, tak, tutaj fajnie właśnie glikogen mięśniowy też jest bezpośrednio po treningu uzupełniać, więc raczej to by był odpowiedni stosunek glukozy do fruktozy razem z białkiem. Ja na przykład osobiście u siebie i wielu moich gdzieś tam sportowców stosuję właśnie shake z białkiem, nawet w proszku, do tego odpowiednio skomponowane w środku owoce i do tego odrobina tłuszczu. odrobina tłuszczu, też jest w stanie przyspieszyć to. Syntezę glikogenu mięśniowego. To, ile czasu organizm nas zasysa te wszystkie składniki odżywcze do komórek, to jest proces tak naprawdę długi, bo to jest aż 24 godziny, więc nawet po jakimś czasie na początku można sobie wypić gdzieś tam, sobie zjeść szybko jakiś owoc, a później zakładamy, że na przykład jemy sobie przykładowo 100 gram jakiegoś tam chudego mięsa przygotowanego na parze, dodatkowo do tego jakoś tam kasza, odrobina oliwy z oliwek, sok pomidorowy i do tego duża ilość warzyw. A co, jeżeli na przykład zdecydujemy się trenować wieczorem? 21, 22. Kończymy trening. Czy wtedy też niezależnie od tej godziny i od pory, w której chcemy iść spać, powinniśmy coś zjeść, czy możemy sobie odpuścić i zjeść już śniadanie normalnie? Zdecydowanie. Zdecydowanie powinniśmy zjeść, tylko również to powinny być produkty po prostu lekkostrawne, tak, żebyśmy się nie najedli karkówki czy boczku, co w ogóle nie jest skazane, tak? Mhm. Bo będzie nam się to długo trawić zalegać i też już podczas snu ta faza regeneracji będzie słabsza. Jeżeli naprawdę to jest trening taki. Bardzo, bardzo, bardzo późno. To tutaj również jakieś takie posiłki półpłynne, czyli na przykład nawet kasze z białkiem, z odrobiną owoców, to tak naprawdę nasz organizm strawi dość szybko. I nie powinien obciążyć aż tak bardzo mocno tego przewodu pokarmowego. Wiadomo, najlepiej by było, gdybyśmy mu dali tą godzinę, dwie na strawienie wszystkiego, ale jednak nie ma takiej możliwości, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby zjeść. Ja osobiście w życiu bym nie usnął po mocnym treningu, gdybym czegoś nie zjadł. To u mnie by było niemożliwe i ten sen myślę, że byłby jeszcze bardziej zaburzony. I tutaj, jeżeli też mówimy o zawodowych sportowcach, to też są konkretne rekomendacje co do Treningu a ilości zjedzonych tak naprawdę węglowodanów w ciągu dnia po intensywności treningu, tak? Mhm. Przy jakimś takim delikatnym treningu, no to to jest powinien być gdzieś tam jeden gram węglowodanów na kilogram masy ciała troszeczkę bardziej intensywny, troszeczkę zwiększamy o umiarkowane intensywności. To powinno być gdzieś też tak, to wszystko rozplanowane oczywiście w ciągu dnia. Od 5 do 7 gram na kilogram masy ciała. Po bardzo ciężkich treningach to jest nawet 7 do 12 gram węglowodanów na kilogram masy ciała. No i po jakichś takich już naprawdę ultramaratonach, no to 10 do 12 gram na kilogram masy ciała tych węglowodanów. Powinno być zjedzone, żeby po prostu odbudować czy to zasoby glikogenu mięśniowego, czy po prostu zregenerować ten... Układ nerwowy, no bo nie wyobrażam sobie zakończyć ultramaraton i pójść spać. Tak? To jest raczej, to nie jest możliwe, więc jeżeli mówimy o sporcie zawodowym, tak to powinno wyglądać. Jeżeli mówimy o takim zwykłym kowalskim, który po prostu lubi biegać i chodzi biegać, to z pewnością po prostu zjeść coś. Lekkiego, nieobciążającego pokromowy. To w takim razie, pogadajmy jeszcze chwilę o piciu, bo tutaj też pewnie to się dzieli na takich zwykłych kowalskich i zawodowców. I chciałabym podpytać o to, czy pić wodę, czy może już od razu izotoniki, a jeżeli nie od razu, to kiedy ten izotonik wprowadzać, jak to wygląda? Tutaj jest zasada też tych 60 minut. Jeżeli trening trwa powyżej 60 minut, to ten izotonik warto wprowadzać. Jeżeli trening będzie trwał do 60 minut, z pewnością nie musimy i tak naprawdę. To elektrolity będą główną naszą siłą napędową, nawet nie tutaj jedzenie, ale to, jak składniki odżywcze trafią do organizmu, to, czy będziemy być skoncentrowani, czy nasz mózg będzie działał poprawnie, gałki oczne, rdzeń kręgowy i wszystko inne podczas trwania biegu, za to wszystko w głównej mierze odpowiada nasze nawodnienie, elektrolity, tak? I tak naprawdę do tego powinien się przyłożyć moim zdaniem każdy, jeżeli chcemy uniknąć jakichś takich problemów no, z naderwaniami, nadciągnięciami, tak, gdzieś tam tych mięśni. 35 ml na kilogram masy ciała, to taka powinna być podstawa w dzień nietreningowy. No i tutaj, jeżeli chodzi o takiego przeciętnego, gdzieś tam kowalskiego, no to po prostu pamiętać, żeby gdzieś tam zaraz po obudzeniu się wypić tu szklankę wody. Jeżeli trening jest wcześnie rano, nawet więcej, nawet do 600 ml i o to nawodnienie dbać jako nic innego. To jest podstawa po prostu wszystkiego, tak naprawdę. Tutaj, jeżeli mówimy o sportowcach zawodowych, też są również takie już sprecyzowane bardzo ilości wody wypitej na kilogram masy ciała do treningu, aby po prostu mieć pewność, że ta ilość nawodnienia i elektrolitów będzie poprawna, tak? Jeżeli my jesteśmy odwodnieni nawet rzędu 2%, pogarsza mhm. się już koordynacja ruchowa, zdolności kognitywne, wysiłkowe, funkcje wykonawcze, upośledza się układ sercowo-naczyniowy, centralny układ nerwowy, funkcje metaboliczne, termoregulacja. A jeżeli odwodnimy się rzędu 4 do 5%, nasza utrata siły, wytrzymałości sięga już 30%. Więc mhm. tak naprawdę to są ogromne ilości. Jeżeli odejmiemy od jakiegoś swojego rekordu 30%, Niezależnie czy to będzie sprint, czy to maraton, czy cokolwiek, to jest tak naprawdę utrata formy ogromna. Czyli, gdybyś miał to uszeregować, to najważniejsze są elektrolity i nawodnienie? tak zdecydowanie. I w drugiej kolejności odpowiednia podaż węglowodanów. Jeżeli chcielibyśmy myśleć o takim wynikowym sporcie, który o takim sporcie, który wspiera nasze wyniki tak naprawdę. Tak zdecydowanie, to choć tak naprawdę to wszystko musi współgrać i gdzieś na najlepiej, żeby to było ułożone jak w szwajcarskim zegarku, tak, ale tak, zdecydowanie, nawet jeżeli zjemy odpowiednią ilość węglowodanów, a się nie nawodnimy nigdy nie będziemy mieć takiej naprawdę formy na 100%. Często jest tak, że na przykład sam po sobie to widzę, że na przykład zachodzę na trening no i na przykład jest dużo gorzej, tak? I zastanawiam się co może być problemem, sobie przypominam, że o kurczę jest 18, ja ostatnio piłem o 15. Kolor moczu też jest naszym wyznacznikiem tak naprawdę nawodnienia. I na przykład zachodzę gdzieś tam do toalety, no i widzę, że ten jednak kolor moczu jest ciemny. Ja już wiem, że ten trening nie ma co liczyć na jakieś rekordy, a mało tego wiem, że lepiej nawet już sobie odpuścić, żeby gdzieś tam czegoś nie naderwać, więc to też warto sobie gdzieś tam ten kolor moczu takim najbardziej podstawowym sposobem kontrolować. On powinien być słonkowy, przezroczysty, na pewno nie powinien być ciemny. Oczywiście, chyba że wcześniej spożywamy jakieś witaminy, suplementy i tak tak? No ale zakładając, że tego nie robimy, no to jeżeli idziemy już na trening, a mamy ciemny kolor moczu, to już na pewno to nie będzie nasz najlepszy trening, i tutaj raczej też bym uważał na to, żeby nagle. Nie robić jakichś sprintów czy czegoś, no bo te naderwania, mięśni, kontuzje, potem będziemy leczyć naprawdę bardzo długo. Okej, okay, to trochę wynika nam z rozmowy, że te zalecenia takie dietetyczne między osobami trenującymi amatorsko na tych krótszych dystansach, a osobami trenującymi zawodowo na dłuższych dystansach bardzo się różnią, bo tak jak wspomniałeś, zawodowcy muszą chodzić i muszą przestrzegać regułek w szwajcarskim zegarku. I teraz gdybyśmy to mieli podsumować, to opowiedz proszę, co jest najważniejsze dla sportowca amatora, który po prostu biega sobie na 5 kilometrów, chce utrzymać dobrą formę i chce się też dobrze czuć, a co jest najważniejsze dla sportowca, który już biega na półmaratony, maratony. Jak to się różni? I w którym momencie powinniśmy na przykład zdecydować, że idziemy do dietetyka, żeby już nam rozpisał konkretny plan odżywienia, kiedy na przykład intensywnie trenujemy? To myślę tak, że jeżeli chodzi o takiego przeciętnego kowalskiego, który robi to po prostu dla siebie, no to tutaj dbanie o sen, tak, nawodnienie, jakieś tam zdrowe jedzenie wcześniejsze dobre przygotowanie się gdzieś tam do treningu, czyli ta rozgrzewka, no i tutaj skupiając się głównie na nawodnieniu, już nawet nie, że takim zawodowym, bo tutaj też mógłbym wspomnieć troszeczkę o tym, że nawodnieniu, jak powinno to wyglądać u zawodowego sportowca. Tak naprawdę u zawodowego sportowca to powinno być gdzieś tam 4 godziny przed treningiem, powinno się od 5 do 7 ml na kilogram masy ciała spożyć, dwie godziny przed treningiem od 3 do 5 ml na kilogram masy ciała, bezpośrednio przed wysiłkiem od 200 do 600 ml wody, uwzględniając tak naprawdę temperaturę otoczenia, to jak się poci. Jaki to jest rodzaj treningu, bo ta utrata sodu w zależności od sportu dyscypliny to jest od 2,5 do nawet 50 gram. Więc to są ilości już naprawdę bardzo ogromne, i to będzie się różnić między pójściem w sobie pobiegania 5 km a ultramaraton, więc ta ilość sodu też cały czas musi być poprawnie uzupełniana. A jeżeli chodzi o trening, no to od 400 do 1350 ml na godzinę, właśnie w zależności od wysiłku temperatury indywidualnych, takich preferencji, czy się mocno pocimy czy nie. I też w odpowiednich odstępach czasowych, jeżeli mamy na przykład zegarek i sobie biegamy, to też warto ustawić sobie takie przypomnienia i... Te nawodnienie, odpowiednią tą ilość już tutaj płynów wyliczonych, co te 10-15 minut, tak, żeby to po prostu rozłożyć na godzinę, tą ilość płynów, które powiedziałem. Zegarek pika, no i uzupełniamy tą ilość płynów. A taki przeciętny Kowalski, no to powinien po prostu, ciężko to tak jednoznacznie powiedzieć, no ale po prostu powinien zdrowo jeść, dbać o sen jako podstawa też wszystkiego, bo tutaj może o tym nie wspomnieliśmy. A sen też gdzieś tam w tym wszystkim jest najważniejsze i higiena przede wszystkim tego snu czyli nawet to, kiedy śpimy, o jakich godzinach, w jakiej temperaturze itd. itd. Zdrowych ty kilka nawyków dla przeciętnego Kowalskiego, który po prostu lubi biegać, no to wstawać rano na pewno, pić wodę przed treningiem, pić wodę, starać się nawadniać. Nawet jak nam się przypomni podczas już po prostu biegania, zjeść lekko z dużą ilością węglowodanów przed treningiem. Jeżeli trening jest bardzo wcześnie rano, to przygotować sobie przed takiego szejka, czy jakieś tam lekkie śniadanie, jeżeli mamy więcej czasu, to na przykład nie wiem, stoimy o i idziemy tam siódma z kawałkiem biegać, to już nawet posiłek może być stały, tylko oczywiście lekki. No jeżeli mówimy już o sportowcach zawodowych, no to tu już wszystko, u mnie ludzie dostają naprawdę już nawet ilość wypitej wody do treningu, ile, jak, kiedy, kiedy mają łyknąć kofeinę, kiedy mają zjeść, kiedy mają wszystko, to jest wszystko już rozpisane tak bardzo, 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 bardzo profesjonalnie. To jest niesamowite, że zawodowi sportowcy aż tak bardzo ściśle przestrzegają tej diety. To powiedz jeżeli zaczynamy biegać już coraz bardziej profesjonalnie, to w którym momencie pójść do dietetyka z prośbą o taki plan? W momencie, kiedy przygotowujemy się na przykład do półmaratonu, wcześniej, później? No, już do półmaratonu na pewno. I tak naprawdę, jeżeli już jakkolwiek myślimy o jakichś takich rekordach, to uważam, że warto. Tak naprawdę i wcześniej warto, bo nawet jeżeli my się nie zastosujemy do tego, co dostaniemy od dietetyka w 100% to jednak coś tam zawsze w tej głowie zostaje ten każdy mały element, który gdzieś tam wprowadzimy do tego wszystkiego, będzie po prostu dawał jakiś efekt, tak? Czyli nawet jeżeli nie wypijemy równo między 5 i 7 tam mililitrów na kilogram masy ciała 4 godziny przed treningiem, ale mniej więcej już będziemy wiedzieć jaka to jest ilość, nawet na szklanki sobie coś takiego mierzyć, wypić, na ile to jest możliwe, dostosowane do naszego gdzieś tam dnia pracy i wszystkiego, więc wydaje mi się, że tak z mojej perspektywy, że po prostu niezależnie ile tam trenujemy, Biegamy, zawsze warto gdzieś tam zaczernąć jakieś informacje od osoby takiej, która zajmuje się tym profesjonalnie. I warto obserwować swój organizm, tak? Bo tak. tak jak mówisz, to może mieć naprawdę duży wpływ na to, jak się czujemy na treningu, po treningu, jakie mamy wyniki. Dokładnie, no, że tak powiem, to raczej nie będzie zadowolony, jak gdzieś tam ponaciąga mięśnie. No i to też jest takie tak naprawdę, no potem ta motywacja spada do treningu, jak co chwila gdzieś mamy naciągnięcie, naderwanie, nie wiem, idziemy biegać, kręci nam się w głowie, tak, nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Jeżeli pojawiają się już. Tego typu dolegliwości często, no to na pewno powinniśmy się zgłosić do kogoś, kto nam wytłumaczy i powie, co może być tego przyczyną. Tak, żeby nawet jeżeli to będzie taki trening for fun, to żeby to jednak było regularne, żebyśmy mogli cały czas to po prostu robić. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.